Uchwałą Rady Miasta Gdyni rok 2021 został ogłoszony rokiem Tadeusza Wendy. 29 maja na Ostrodze Mola Rybackiego odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika twórcy gdyńskiego portu inżyniera Tadeusza Wendy. Blisko 3-metrowy monument zostaje odsłonięty dokładnie w 100. rocznicę rozpoczęcia budowy gdyńskiego portu. Autorem pomnika jest toruński artysta Maciej Jagodziński-Jagenmeer, a w konsultacjach dotyczących powstawania pomnika brała udział wnuczka inżyniera Wendy, Hanna Wenda Uszyńska. Na uroczystość przybyły władze miasta Gdyni z prezydentem Wojciechem Szczurkiem, rodzina inżyniera Tadeusza Wendy, przedstawiciele marynarki wojennej i gdyńskich instytucji związanych z portem i gospodarką morską. Panie i panowie, dostojni goście, bardzo proszę o zajęcie miejsc. Drodzy państwo, Rada Miasta Gdyni rok 2021 ustanowiła rokiem Tadeusza Wendy. W 95. rocznicę nadania praw miejskich oraz 100. rocznicę rozpoczęcia budowy portu w Gdyni witam państwa serdecznie na uroczystości będącej punktem kulminacyjnym tychże obchodów. Witam państwa na odsłonięciu pomnika budowniczego Gdyni Tadeusza Wendy. Proszę pozwolić, iż w imieniu gospodarzy uroczystości prezydenta miasta Gdyni Wojciecha Szczurka oraz przewodniczącej Rady Miasta Gdyni Anny Zielińskiej serdecznie powitam posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej pana Marka Rutkę. Witam serdecznie senatora Rzeczpospolitej Polskiej, pana Sławomira Rybickiego. Wnuczkę Tadeusza Wendy, panią Hannę Wendę Uszyńską, wraz z córką, panią Samantą Wendą Uszyńską. Wnuczkę Tadeusza Wendy, panią Krystynę Rykowską. Witam radnych miasta Gdyni. Witam duszpasterza ludzi morza, ojca Edwarda Pracza. Witam członków Komitetu Honorowego Pomnika. Witam serdecznie przedstawicieli mediów, dziękując, że są państwo tak licznie dziś razem z nami, oraz wszystkich państwa, którzy zechcieli swoją obecnością zaszczycić dzisiejszą uroczystość. Szanowni państwo, spotykamy się tu dzisiaj przed pomnikiem Tadeusza Wendy. Przed pomnikiem osoby, która była dla Gdyni bardzo ważna i świadoma tego Rada Miasta podjęła uchwałę jednogłośnie, aby rok 2021 był rokiem Tadeusza Wendy. Pragniemy tą postać przybliżać nie tylko mieszkańcom Gdyni, ale wszystkim Polakom. Chcielibyśmy, aby ta postać stała się wzorcem dla niektórych zachowań, dla wielu zachowań, gdyż była to osoba skromna, pracowita, nie stająca z przodu, tylko z tyłu, kiedy były odsłaniane rzeczy, dokonania tej osoby. Pomnik, który zostanie za chwilę odsłonięty, będzie dopełnieniem miejsc związanych z pamięcią o Tadeuszu Wendzie w Gdyni. A już za moment ceremonia odsłonięcia pomnika. Zapraszam panią Hannę Wendę Uszyńską oraz pana prezydenta Wojciecha Szczurka. Posterunek na ramię, broń! Prezentuj, broń!
Broń! Do nogi! Broń! O poświęcenie pomnika proszę ojca Edwarda Pracza. W twoje imię gromadzimy się na ostrodze Mola Rybackiego, aby poświęcić pomnik Tadeusza Wendy, który powiedział: dla Polski buduję ten port. W duchu międzyludzkiej i międzynarodowej solidarności pragniemy ten pomnik pobłogosławić, poświęcić i zawierzyć Bożej opatrzności, a także ludziom, którzy poszli za wyzwaniem morza, wpisując się w życie naszej ojczyzny. Błogosław nasze miasto Gdynię, zbudowaną z morza i marzeń. Błogosław marynarkę wojenną i handlową. Błogosław rozwijający się port handlowy w Gdyni i porty w naszej ojczyźnie. A Boże błogosławieństwo niech spocznie na nas i pozostanie na zawsze. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Proszę o zabranie głosu prezydenta Gdyni, pana Wojciecha Szczurka. Wielce czcigodni goście, szanowni państwo, mieszkańcy Gdyni. Dokładnie 100 lat temu, 29 maja 1921 roku, bito w ziemię pierwszą łopatę i rozpoczęła się budowa portu w Gdyni. Dzisiaj spotykamy się w sercu naszego miasta, by oddać hołd jednemu z wielkich bohaterów historii Gdyni, historii Polski. Inżynier Tadeusz Wenda urodził się w 1863 roku. Rok znamienny dla historii Polski, rok powstania styczniowego. Urodził się w rodzinie patriotycznej. Uzyskał znakomite wykształcenie, a potem poprzez pracę przy budowach portów na Bałtyku, przy budowach kolei żelaznej, rozwijał swoje talenty i umiejętności. Ale gdy tylko wybuchła wolna Polska, zgłosił się do służby, by tej Polsce służyć. Trzeba przypomnieć, że choć Polska odzyskała niepodległość w roku 1918, to polskie morze wróciło do Polski dwa lata później. Dopiero 10 lutego 1920 roku przez symboliczny gest zaślubin Polski z morzem generał Haller objął władanie nad polskim Pomorzem. Tego dnia, 10 lutego, wojska polskie pod dowództwem generała Grzmota Skotnickiego wkroczyły do Gdyni. Zaledwie dwa miesiące później trafia do Gdyni inżynier Tadeusz Wenda z misją znalezienia dla wolnej, niepodległej Polski budowy portu. Miał badać, czy istnieje szansa wykorzystania dla Polski portu w Gdańsku i czy istnieje szansa wybudowania wolnej Polsce portu nowego. Jego oczy zwróciły się do Gdyni. Ocenił w sposób ekspercki, niezwykle kompetentny, weryfikowany potem przez europejskich specjalistów, wskazał Gdynię na budowę nowego portu dla wolnej Polski. Naturalny falochron Półwyspu Helskiego, bliskość kolei, bliskość i zasobność źródeł wody pitnej, to wszystko były okoliczności, które wskazywały właśnie na Gdynię jako miejsce budowy przyszłego portu. Rozpoczął Tadeusz Wenda swoją służbę Polsce i Gdyni. Rozpoczęło się wytyczanie kanałów portowych. Trud budowy w jakże trudnym dla Polski czasie. To czas wojny polsko-bolszewickiej, to czas sklejania z trzech odrębnych politycznych, gospodarczych obszarów jednej wolnej Rzeczypospolitej. Ale wówczas
Tacy ludzie jak Tadeusz Wenda, ale także tacy ludzie jak Eugeniusz Kwiatkowski, admirał Poremski. Ci ludzie wiedzieli, czym jest spełnienie marzenia o tym, że wolna Polska będzie budowała swoją siłę przez dostęp do morza. Tadeusz Wenda przez ponad 17 lat konsekwentnie wytyczał baseny portowe, budował infrastrukturę, był wielkim bohaterem, wielkim budowniczym gdyńskiego portu. Już w 1933 roku port w Gdyni był największym portem na Bałtyku, a wokół portu rosło i piękniało nowoczesne miasto. Gdy inżynier Tadeusz Wenda wytyczał kanały portowe i plan gdyńskiego portu, z góry założył miejsce pod budowę portu marynarki wojennej, bo rodząca się Rzeczypospolita wiedziała, że wolność i bezpieczeństwo, niepodległość musi być strzeżona także z morskich granic. Wytyczył miejsce dla portu rybackiego, a to przecież tu na ziemi kaszubskiej od zawsze żyli i czerpali swą siłę i dobrobyt, żyjąc tu na tej ziemi Kaszubi, uprawiając morze. Ale przede wszystkim wytyczył granice nowoczesnego portu handlowego. Gdy dziś odsłaniamy ten pomnik, oddajemy przede wszystkim hołd herosowi historii Polski i Gdyni, Tadeuszowi Wendzie. Musimy przypominać wszystkim naszym rodakom tu z Gdyni, że bez silnej marynarki wojennej, której odbudowa jest niezbędna, nie ma wolnej Polski. To jest gwarant naszego bezpieczeństwa nie tylko w czasach wojny, ale także w czasach pokoju. To jest gwarant naszych interesów ekonomicznych. Musimy też przypominać i uświadamiać, bo taka nasza powinność, wszystkim Polakom, że wielki skarb, jakim są porty, ich nowoczesny rozwój, to dobrobyt nie tylko tu na Pomorzu, ale dla wszystkich Polaków. Ale wszyscy Polacy powinni się czuć zobowiązani do tego, by je rozwijać, rozbudowywać, zapewniać im właściwy dostęp drogowy i kolejowy. Dajemy dzisiaj świadectwo pamięci, ale niech to świadectwo pamięci o poprzednich pokoleniach będzie także dla nas wielkim zobowiązaniem. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję, że jesteśmy tu dzisiaj razem. To wzruszający, historyczny moment. Chciałbym w tym miejscu bardzo szczególnie podziękować dwóm osobom, które sprawiły, że możemy tu dzisiaj razem być. Dwóm osobom, które od lat troszczyły się o to, byśmy w ten symboliczny dzień spotkali się tutaj i w tej ceremonii mogli wziąć udział. Pani Hani Uszyńskiej-Wenda. Zaprzyjaźniła się pani Hania z nami od wielu lat, jest z nami przy każdej ważnej uroczystości miejskiej, za to bardzo serdecznie dziękuję. Jej urok, konsekwencja sprawiło, że nie mogło być mowy, by ten pomnik nie powstał. Drugą osobą jest Marek Stępa. Marku, bardzo ci dziękuję. Marek pracował przez lata z artystami, z inżynierami, żebyśmy dzisiaj mogli razem w tej wielkiej uroczystości wziąć udział. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję. Serdecznie witam władze Gdyni z panem prezydentem Wojciechem Szczurkiem i panią przewodniczącą Rady Miasta Joanną Zielińską na czele. Witam ojca Edwarda Pracza, duszpasterza ludzi morza. Witam zebranych gości i witam drogich mieszkańców Gdyni. Wszystkich Państwa witam w imieniu swoim i mojej siostry, która przyjechała ze Stanów Zjednoczonych, aby uczestniczyć w dzisiejszej uroczystości i pokłonić się dziadkowi, jak również w imieniu prawnuczki mojej córki oraz rodziny. Jest nam niezmiernie miło, że możemy uczestniczyć dziś w tej pięknej uroczystości odsłonięcia pomnika inżyniera Tadeusza Wendy, naszego dziadka. Dla mnie jest to osobista satysfakcja. Jestem szczęśliwa, bardzo wzruszona i dumna, a przede wszystkim wdzięczna. Dlatego pragnę z całego serca podziękować panu prezydentowi za poparcie, umożliwienie realizacji projektu, za współpracę, wysiłek i całą dobroć. Wszystkim, którzy brali udział w przedsięwzięciu, a w szczególności Komitetowi Budowy Pomnika,
dziękuję za ogrom pracy, inicjatywę, zaangażowanie i serce. Oto jesteśmy przed wspaniałym pomnikiem, dziełem wybitnego artysty, pana Macieja Jagodzińskiego i jego żony. Składam mu wielkie wyrazy wdzięczności. Pomnik stoi w miejscu, które dziadek ukochał i gdzie tworzył dzieło życia. Gdyby trzeba było scharakteryzować tego inżyniera, to trzeba powiedzieć, że Tadeusz Wenda był człowiekiem niezwykle skromnym, szlachetnym i taktownym. Człowiekiem o nieprzeciętnej osobowości i wiedzy. I wyobrażam sobie, co powiedziałby dziś, widząc tę uroczystość. Powiedziałby pewnie: po cóż, nie trzeba. Ja ten port budowałem dla Polski. Nie zniechęcały go bowiem żadne przeciwności i nic nie mogło go powstrzymać w dążeniu do celu. Port Gdyński to było największe osiągnięcie i ostatnie dzieło Tadeusza Wendy, któremu poświęcił 17 lat swojego życia, a dzielił je między Gdynią i Warszawę, gdzie była ukochana żona i dzieci. Mój ojciec byłby bardzo szczęśliwy, widząc pomnik i dzisiejszą uroczystość. Bardzo pielęgnował pamięć o dziadku, traktował to jako misję życia i długo czekał na tę chwilę. Niestety nie zdążył. Drodzy Państwo, życzę, aby pomnik ten, który jest wyrazem szacunku i pamięci, na zawsze przypominał również następnym pokoleniom człowieka, który kochał to miasto i któremu to miasto tyle zawdzięcza. Życzę, aby mieszkańcy Gdyni byli szczęśliwi i zadowoleni, a Gdynia, która powstała z wizji i marzeń takich ludzi jak inżynier Tadeusz Wenda, w tak trudnym czasie rozwijała się nadal wspaniale, bo jest to miasto szczególne, miasto wyjątkowe i niezwykłe. Dziękuję bardzo. Posterunek na ramię, broń! Pododdział, stój! Prezentuj, broń! Bardzo proszę delegację o podejście do marynarzy niosących kwiaty. Pani Handa Wenda-Uszyńska wraz z córką Samantą Wendą-Uszyńską. Krystyna Rakowska. Na czele delegacji władz miasta Gdyni prezydent Gdyni Wojciech Szczurek oraz przewodnicząca Rady Miasta Joanna Zielińska oraz delegacja miasta. Kwiaty składają poseł Marek Rutka oraz senator Sławomir Grybicki. Delegacja Marynarki Wojennej na czele delegacji wiceadmirał Krzysztof Jaworski, dowódca Centrum Operacji Morskich Dowództwa Kontynentu Morskiego. Sekretarz Prezesa Rady Ministrów Małgorzata Zwiercan. Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Adam Bartwit.
matki chrzestnej statków. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, oddział Gdyń. Polski Czerwony Krzyż, oddział Gdyń. Drodzy Państwo, i to już prawie koniec naszego dzisiejszego spotkania, na zakończenie którego zapraszam serdecznie gości honorowych do wspólnego pamiątkowego zdjęcia.